mam was na dziedzińcu zamkowym, na festynie rodziny, pikniku. Oczy otwórzcie i uszu nadstawcie, już pora zaczynać, czas już grać. Bajkowe, czarodziejskie kształty spalone, czyli będą motylki, pieski, papugi. Nasze dzieci dla młodzieży, zobaczymy, kto zdobył pierwszą odpustę. No. I na dziedzińcu zamkowym są namioty, a w tych namiotach atrakcja dla państwa. Między innymi jedne z namiotów można spotkać kondensatorów tego pikniku, który jest towarzyszy. Dziecko będzie mógł też przyjść tutaj na scenę i wziąć udział w konkursie, bo nagrody. No to właśnie, taka bajeczka, w której to zwierzątko robi B. Ale jakie zwierzątko? Jak się nazywa to zwierzątko, które robi B? Czy to jest koza? Czy to jest krowa? Czy to jest baran? Bajan. Bajan, dobrze! Brawo, Karolu! To jest baran. Dobrze, czyli Karol odgadł, Zuzia też, a Małgosia, zobaczymy, jakie są efekty przemyśleń Małgosi. Małgosiu, jakie zwierzątko chodzi i szczeka? No ładnie zaszczekałaś, ale powiedz mi, jakie zwierzątko tak szczeka ładnie, jak ty naśladujesz? Czy to jest kotek? Czy to jest wróbelek? Czy to jest piesek? Jeszcze szabla dla ciebie, chodź Karol. O, jest taka szabelka. Zapraszam tutaj do nas. Jak widzicie, warto potańczyć na scenie, bo są takie różne balonowe niespodzianki. Oprócz oczywiście super zabawy. Dlatego chodźcie, wszystkie dzieci z mamusiami. Kochani, teraz za chwilę będzie kurs tańca.